Przegląd najważniejszych wydarzeń sportowych mijającego tygodnia. Grzegorz Gabor, dzień dobry. Piłkarze Śląska wskoczyli na podium czwartoligowych rozgrywek. Jedenastka ze Skałki w 25. kolejce rozgrywek nie pozostawiła złudzeń, kto może zainkasować komplet punktów i w meczu wyjazdowym z Rakowem 2 Częstochowa rozbiła rywali. Długo w tym pojedynku na tablicy wyników widniał bezbramkowy remis. Tuż przed przerwą, jak się później okazało, worek z bramkami otwarł nie kto inny jak Mateusz Kajzer. W drugiej odsłonie kibice zobaczyli 6 trafień, prawie wszystkie autorstwa zespołu ze Skałki. Dla Śląska strzelali dwukrotnie Koniarek oraz Wasiak, Heflik i Lesik. Raków 2 Częstochowa, Śląski Świętochłowice 1-6. Dzięki temu zwycięstwu Świętochłowiczanie awansowali na trzecie miejsce w tabeli czwartej ligi grupy pierwszej, które zajmują z dorobkiem 48 punktów. Prowadzi Ruch Radzionków, który do tej pory zgromadził 57 punktów. Rywali pokonali także piłkarze na przodu. Do Lipin na 21. kolejkę rozgrywek klasy A przyjechała Urania 2 Ruda Śląska. Naprzód w tym sezonie również nie zawodzi, choć w meczu z Rudzianami o zwycięstwo wcale nie było łatwo. Podopieczni duetu trenerskiego Grzegorz Wagner i Jacek Bas wygrali skromnie, jednak zwycięstwo prawie zapewniło awans do Ligi Okręgowej i w Lipinach powoli mogą mrozić szampany. Naprzód bowiem wygrał 1-0. Rezerwy Śląska Świętochłowice w A-klasowych bojach kolejny raz poległy. Tym razem pogromcą Świętochłowiczan okazała się Siemianowiczanka 2 Siemianowice Śląskie, która wygrała 3-1. W tabeli klasy A niezmiennie prowadzi MK Górnik Katowice. Naprzód traci do lidera 5 punktów. Śląsk 2 Świętochłowice z sumą 31 punktów plasuje się na 5. miejscu. Na B-klasowym froncie Naprzód 2 Lipiny zmierzył się u siebie z Zantką Chorzów. Lipinianie w tej rundzie rozgrywek grają ze zmiennym szczęściem, co przekłada się na miejsce w tabeli. I tym razem rezerwy Naprzodu nie mogły niestety cieszyć się z kompletu punktów, choć remis to z pewnością nie porażka. Naprzód 2 Lipiny, Zantka Chorzów 2-2. W tabeli klasy B prowadzi Józefka Chorzów. Lipinianie zajmują z dorobkiem 19 punktów na swoim koncie 6. miejsce. Juniorzy Śląska wygrywają kolejną eliminację drużynowych mistrzostw okręgu południowego w speedrowerze. Drużyna ze Świętochłowic bez najmniejszych problemów na torze w Kaletach Drutarni, zdobywając 57 punktów, wywalczyła najwyższy stopień podium. Świętochłowiczanie łącznie, tak jak wspominaliśmy, zdobyli 57 punktów. Ekipa z Częstochowy, która zajęła drugie miejsce, straciła do zwycięzców 18 punktów. Na trzecim miejscu zawody zakończyli gospodarze. Najwięcej punktów dla Śląska w tym turnieju wywalczył Marcel Krzykowski, kończąc swój start z kompletem 16 punktów. W indywidualnej eliminacji w rolach głównych również Świętochłowiczanie. Drugie miejsce zajął Patryk Bielaczek, a trzecie Kacper Włodarz. Wygrał zawodnik gospodarzy Dominik Szulc. Speedrowerowy Śląsk odnosi historyczne zwycięstwo. Po raz pierwszy w pojedynkach ligowych Torunia ze Świętochłowicami górą okazali się Świętochłowiczanie. Od początku pojedynku było wiadomo, że mecz piątej kolejki ekstraligowych rozgrywek w Toruniu nie będzie dla Śląska spacerkiem i rzeczywiście tak było. Gospodarze przez prawie cały mecz utrzymywali kilkupunktową przewagę. Dopiero 3 ostatnie wyścigi wygrane przez Śląsk spowodowały, że punkty meczowe pojechały do Świętochłowic. TSZ Toruń, MS Śląsk 77-80. Drużynę ze Skałki do zwycięstwa w tym pojedynku poprowadził Dawid Bas, zdobywca 17 punktów. Szypiornicki Skałki Śląsk znowu zwycięskie. W meczu 17. kolejki Mistrzostw Śląska Młodziczek podopieczne trenera Andrzeja Gajczewskiego pokonały we własnej hali Polonię Mosir Łaziska Górne 42-20. Pierwsza połowa wygrana przez Świętochłowiczanki 19-11 nie wskazywała takiego pogromu. Jednak druga połowa została zdominowana przez miejscowy zespół, który w pełni zasłużenie ten pojedynek wygrał. Mucz do zwycięstwa poprowadziła Wiktoria Herman, zdobywczyni 11 goli. Pozostajemy jeszcze z naszymi szczypiornistkami. Z dobrej strony w wiosennym turnieju piłki ręcznej, jaki odbył się w Zabrzu, zaprezentowały się juniorki młodsze Skałki Śląsk. Świętochłowicki zespół zajął w tym turnieju drugie miejsce. Do Świętochłowic pojechały również nagrody indywidualne. Najlepszą bramkarką całego turnieju została Wiktoria Głowacka, a wyróżnienia trafiły w ręce Wiktorii Iwaniuk i Emilii Oślizło.
Jeszcze lepiej piłkarki ręczne z Kałki Śląsk zaprezentowały się w 42. ogólnopolskim turnieju piłki ręcznej, który rozegrano w Kępnie. W kategorii młodziczek młodszych świętochłowiczanki nie znalazły sobie równych i zajęły pierwsze miejsce. Tytuł najskuteczniejszej zawodniczki w tym turnieju zgarnęła Wiktoria Herman. Najlepszą zawodniczką całego turnieju uznano Paulinę Hołub, a Justyna Boruta otrzymała wyróżnienie w zespole. Kolejny raz na boisku osiedla Ustronie w dzielnicy popularnie nazywanej Korea wybiegli młodzi miłośnicy piłki nożnej. W rywalizacji tym razem wzięli ci młodsi udział, natomiast już za kilka dni do rywalizacji przystąpią starsi. Turniej organizujemy czwarty raz tutaj na boisku. Fundacja Rozwoju Sportu i Turystyki Scout dosyć mocno wspiera takie inicjatywy oddolne, czyli jakby lokalne, to co się dzieje w dzielnicach, to co się dzieje na osiedlach. Chcemy, żeby ten sport cieszył, bawił, żeby każdy miał zagospodarowany czas wolny. Turniej, no jak to turniej, 6 drużyn się zgłosiło, mamy ponad 60 dzieciaków, do godziny 15 będziemy się bawić piłeczką tutaj, oprócz zwykłych rozgrywek, rozgrywki dla dzieci, tato i ja także, Turbo Kozak, więc trochę tych rzeczy będzie, przyjadą piłkarze Ruchu Chorzów, przyjedzie Stowarzyszenie Wielki Ruch, który będzie też animował dzieciaki pod kątem sportowym, no i liczymy, że taką fajną sobotę sobie spędzimy tutaj. Organizatorzy pomyśleli zarówno o grających, jak i o kibicach, stąd goście specjalni oraz imprezy towarzyszące. Na nudę nie można było narzekać. Wszyscy, którzy gdzieś tam odpoczywają poza boiskiem, mogą skorzystać z tych dodatkowych atrakcji i zajęć. My tutaj też uczymy jakby recyklingu. Jest postawiona puszka, którą można sobie też zobaczyć. Uczymy dzieciaki, jak segregować śmieci. Otrzymują od nas napoje, później wrzucają to do odpowiednich koszy. Więc jakby takie rzeczy, które oprócz typowo piłkarskich, dodatkowo tutaj fundacja też próbuje jakby wnieść do życia dzieciaków, więc mam nadzieję, że to gdzieś tam przyniesie skutek kiedyś. Łącznie to czwarta edycja tego turnieju, z waszym udziałem trzecia. Jak by pan ocenił na przestrzeni tych 3 lat ten turniej? No powoli się rozwijamy, tak? Oczywiście to jest lokalna inicjatywa tutaj, nie jest to oczywiście dla całego województwa czy dla całego grona ze Świętochłowic, tylko tutaj lokalnie. Cały czas te zainteresowanie jest, SMS-y od chłopaków gdzieś tam, którzy widzą numery na stronach, są, kiedy będzie turniej, czy zagramy jakąś ligę, czy coś się jeszcze będzie działo, żeby to boisko zagospodarować. A za tydzień zapraszamy też na turniej dla osób starszych, 18 lat, nawet do 100 można grać, można się pobiegać. Mam nadzieję, że będzie tak ciepło jak dzisiaj i też się poruszają osoby, które dzisiaj nie ma z nami, ale będą za tydzień. Co ciekawe, do jednego z faworytów do końcowego sukcesu zaliczany był zespół złożony z dziewcząt, mimo że większość drużyn tworzyli chłopcy. To mimo wszystko rzadki widok, żeby dziewczyny grały w piłkę, ale wy jednak kopiecie i lubicie robić to, co robicie, jak dzisiaj tutaj w Świętochłowicach. No dobrze. No jest ciężko, ale jakoś dajemy radę. Przed chwilą było widać, że no, powinno być wysoko dzisiaj, bo całkiem nieźle to wygląda. No, na pewno. Jak poziom? Ciężko stwierdzić, każdy gra na innym w sumie. Jak byś oceniła poziom? No nie wiem, no dobry trochę. Najtrudniejszy przeciwnik dzisiaj? To chyba Maja tam od nas z Gliwic. Respekt przed dziewczęcą drużyną czuli nawet najlepsi. Pierwsze mecze za wami jak? Bardzo dobrze, na razie jest remis i jedna wygrana. Ile jeszcze spotkań przed wami? Jeszcze 2. Jak oceniacie poziom? Dobry. Najtrudniejszy przeciwnik dzisiaj? Dzisiaj kobiety w pomarańczowym. Kobiety w pomarańczowym? No takiej odpowiedzi się nie spodziewałem. Z nimi właśnie mieliśmy remis. Ale jeszcze raz się spotkacie. Będzie zwycięstwo? Tak, raczej tak. Postaramy się. Wydawałoby się, że z dziewczynami powinno być łatwo, a wcale tak nie jest, bo rzeczywiście ta drużyna pomarańczowych, jak powiedziałeś, tutaj mocno wyróżnia na tle pozostałych drużyn. No. Jeszcze jakiś inny przeciwnik, trudny, wymagający, czy tylko ten zespół dziewczyn? Czy też będzie jeszcze jeden zespół, który no, da popalić, ale na szczęście z nimi wygraliśmy, mamy lekką przewagę. Powinno być pudło, więc. No tak. Ale w takich turniejach przede wszystkim liczy się chyba dobra zabawa, a tej dzisiaj tutaj nie brakuje. No nie, wszystko jest dobrze, na razie zabawy nie brakuje.
pojedynku o trzecie miejsce zespół dziewcząt Śląskiej Akademii Futbolu Gliwice ograł Diabły FC 4-1. W meczu finałowym lepsza męska ekipa zespół FC Smyki pokonał dziewczyny z Anielskiej Akademii Piłki Nożnej z Katowic 2-1. No i nie było tak całkiem do końca anielsko, ale na pewno było zabawnie i wesoło do samego końca, a to przecież najważniejsze. I tą informacją kończymy sportowy przegląd tygodnia. Dziękuję, do zobaczenia.